bardzo serdecznie w kolejniku serii na moim kanale zagrajmy w Crusader Kings 2 Mroczne Wieki The Old of Goods. Tak ludziska, wybaczcie, straciliśmy kolejne materiały, odcinek, wiecie, to znaczy trochę z mojej winy, ze względu na to, że ja myślałem, że mi się to nie nagrywa, to kurde się nagrało, ale no, po prostu stoper mi zwariował po prostu, nie wiem, zwariował mi niestety, ale ludziska, ja już jestem, wracamy, no i nagrywamy. No i wydarzyło się takie rzeczy, że zbudowaliśmy drugi poziom Castle Fortification. Jakby nasz władca zdobył The Juice. Jeżeli znacie, wiecie co to jest za przydomię, to powiedzcie mi, bo ja nie wiem niestety co to znaczy The Juice. Nie wiem co to za przydomek, ale mamy, że jak wiecie to powiedzcie mi, bo ja... No ja nie wiem po prostu, nie wiem. Po prostu ja nie wiem. Nie wiem. Niech moja żona się tym zajmie. Nie wiem po prostu. No i teraz robimy, jakby to powiedzieć, fabrykujemy przynajmniej roszczenia do Gdańska. No i widzę, że ten władca próbuje, jakby to powiedzieć, zbuntować się, no bo on planuje, aby twój bunt zrobić naprzeciwko nam. No to cóż, ludziska, rozpoczynamy. No i dobra, udało się nam, nie ma mowy, nie daliśmy się. No i widzę, że możemy zrobić znowu wielkie łowy. W sumie i dobrze. Dzięki temu będziemy mieli więcej prestiżu, no i na przykład niektóre wydarzenia. Dobra, panie, spróbujesz, mam nadzieję, że się nie zranisz. Poprawimy relacje. No i widzę, że on prestiż, ale minus do intrygi. No to pięknie. Nasz władca ma już 47 lat, ludziska. 47! No to pięknie, to nie? Nasz władca robi się taki starszy, a kurde, nie wiem! To ja wyprawiam, to ja nie wiem, ale dobra. Poprawimy troszeczkę naszą, jakby to powiedzieć, technologię, jeśli chodzi o inżynierstwo, bo my jesteśmy, teraz chodzi o tą technologię. Znaczy, dzięki temu będzie mi lepiej. No kurde, fabrykuj mi to szybciej to roszczenie, panie. Bo no kurde, no niech chodzi. Dobra, ludzie. Nie wiem, ale widzę, że chyba będę musiał, aby to wytłumaczyć, zaprosić więcej. Efekt. No dobra. Nie wiem, czy to. Nie, to jest 5. Kilka możnych. No kurde, nie ma. To może jeszcze jednego, tak na wszelki wypadek. No niestety, nie mamy lepszego dyplomaty. God damn it. No ja muszę niestety musi mi się to udać, ponieważ jeżeli mi się nie uda, to stworzą tytuł królewski, a przez to będą silni. Niestety. A ja po prostu nie chcę, żeby po prostu byli za silni. Po prostu. Chociaż no nie wiem, czy mi się to uda, ale postaram się jak tylko mogę. Nie wiem. Chociaż widzę, że większość naszych wasali nas szanuje. Nas lubi. Zresztą będziemy mieli większe wsparcie od nich. Agnaty. Nie zmieniam. Na razie. Musielibyśmy przyjąć nową religię albo zreformować na to, żebyśmy mogli dać prymogeniturę. To by się nam przydało. Ale no cóż, wybrałem, że nasz władca jest Słowianinem czystym, a nie Słowianinem, który się nawrócił. O, no i kurde, ja się martwię trochę.
się martwię. Premier lędzia. No dawaj, chłopie. Bardziej, nie wiem, przyspieszę troszeczkę tą opcję. Zdobycie Gdańska. Błagam cię. Please. No. No, właśnie. Jak nic z tym nie zrobimy, to nic, to ja nie wiem. Co znowu? No, wy chyba robicie ze mnie jaja, ale dobra. No teściu, co ty robisz? No po prostu... No dobra, Piast zmarł. Mamy lepszego zarządcę, panowie i panie. Nie, ty masz lat, chłopie, 25. Dobra, umożliwię ci, aby to powiedzieć, małżeństwo z pewną dziewką. Przynajmniej, proszę bardzo, nie musisz się martwić. No i zobaczymy na kandydata naszej córki. Jakiś, nie wiem. Nie, albo jeszcze trochę poczekamy. Trochę jeszcze poczekamy. No i zobaczmy na naszej, aby to wytłumaczyć, synów innych. No, widzę, że już kończy 15 lat. Coś czuję, że... Która, kim to... Say what? No, no i się stało, do cholery. No i się stało. Teraz mamy króla do dyspozycji. Ile on może? 1260. Jasne. Albo, no nie wiem. No nie wiem, nasz władca ma już 49 lat. No to Lechi. Znowu wybrałem dwą opcję. God damn it. Dobra, poszukajmy, aby to powiedzieć, żony dla tego naszego syna. No, w sumie to będzie trochę strategiczny pomysł, żeby zawiązać się, aby mariaże z królem pomorskim, w sumie. No nie musisz tutaj fabrykować, a fabrykuj roszczenie do Cheldo, przynajmniej. Przynajmniej tyle możesz zrobić. No i poza tym, jak widzicie, nasz władca już skończył 50 lat. Teraz zestarzył się. No i widzę, że nasz syn też. No i widzę, że on jest, wręcz bym powiedział, genialnym dowódcą, odważny i inne tutaj tak, wow, no to zajebiście. No to pięknie, ludziska, pięknie, ludziska. Nasza dynastia rozszerza się po innych granicach. Nasze królestwo. Zawiążmy mariaże. Jasne, zgadzam się, spokojnie. Nie łamię czystych praw małżeńskich. Nie jestem taki. Dacia de Lesser. Mamy teraz księstwo, aby to powiedzieć. To całe... to znaczy tytuł książęcy, aby to wytłumaczyć, małopolski. No to teraz, skoro tak, no to... Czy dać, czy nie? Czy dać komuś, dam najbardziej honorowemu władcy, najbardziej, aby to wytłumaczyć, lojalny, no niech będzie, dam mu Dacia de Lesser, proszę bardzo, jesteś od dzisiaj władcą, aby to powiedzieć, tak mało Polski, to zniszczy nasze tereny, ale nieznacznie, no, no i po chwili zmarł, a nie, nie zmarł. A, chyba kłótnia pomiędzy nimi jest. A, zmarł książę Kujaw. No to pięknie, zmarł książę Kujaw. Ale no, no na tyle, ludziska, w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, na razie i cześć, hejka. Widzimy się następnym razem. W kolejnym odcinku zagrajmy wy. Cześć, ludziska, następnym razem.